W wielu starożytnych religiach przewija się motyw pradawnej wojny bogów w niebie. O konflikcie boskich istot wspominają także apokryficzne teksty z religii abrahamowych. Przyjrzyjmy się zatem bliżej konfliktowi, jaki wybuchł pomiędzy Szemichazą a Jahwe, rozkładając starożytne teksty na czynniki pierwsze. Jako, że mało kto zna historię konfliktu Szemichazy oraz Jahwe, pomyślałem, że warto ją przedstawić. Zasada jak zwykle jest taka sama, będę podawał dokładny cytat ze starożytnych tekstów, tak aby każdy z widzów miał dobry wgląd w całą sytuację. Sięgniemy do Biblii oraz do tekstów apokryficznych. Zacznijmy zatem od Biblii od czasów przedpotopowych. Po tym jak Jahwe stworzył Adama i Ewę, ludzkość zaczęła się rozmnażać. Następnie doszło jednak do intrygującej sytuacji. Zerknijmy do 6 rozdziału Księgi Rodzaju, który do dziś wzbudza ogromne kontrowersje. Cytuję. A kiedy ludzie zaczęli się mnożyć na ziemi, rodziły im się córki. Synowie Boży, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie jakie im się tylko podobały. Wtedy Pan rzekł: nie może pozostawać duch mój w człowieku na zawsze, gdyż człowiek jest istotą cielesną. Niechaj więc żyje tylko 120 lat. A w owych czasach byli na ziemi giganci, a także później, gdy synowie Boży zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze mający sławę w owych dawnych czasach. Odczytaliśmy polski przekaz, jednak jak zwykle bardziej interesują nas oryginalne hebrajskie terminy. Jak pamiętamy, słowo, które jest u nas tłumaczone jako Pan, to po hebrajsku Jahwe, natomiast Bóg to po hebrajsku Elohim. W oryginale czytamy zatem, że córki człowiecze brali za żony Bene ha-Elohim, czyli synowie Elohim. Z tych związków pomiędzy synami Elohim a ludzkimi kobietami narodzili się giganci. Hebrajskie słowo to Nefilim. Od wieków wyznawcy judaizmu, chrześcijaństwa oraz islamu zastanawiali się nad tym, kim byli ci tajemniczy synowie Elohim. Jedna interpretacja zakładała, że byli to ludzie, synowie Seta, natomiast druga, że byli to aniołowie, określani jako obserwatorzy, grigori, upadli aniołowie czy czuwający. Wszystkie najwcześniejsze źródła jednoznacznie interpretują synów Elohim jako aniołów. Robią tak m.in. Księga Henocha, Apokalipsa Lameka, Apokalipsa Barucha czy Księga Jubileuszów. Dziś konsensus naukowy jest taki, że synowie Elohim to aniołowie obserwatorzy. Księga Henocha, apokryficzna księga spisana pomiędzy 3 a 2 wiekiem przed naszą erą, szczegółowo rozwija wątek owych aniołów. Z Księgi Henocha poznajemy zarzewie konfliktu pomiędzy Jahwe a Szemichazą. Zerknijmy zatem na fragment z 6 rozdziału Księgi Henocha. Od razu zauważymy, jak bardzo ów fragment przypomina wcześniej cytowany fragment z Biblii. Cytuję. Kiedy ludzie rozmnożyli się, urodziły im się w owych dniach ładne i piękne córki. Ujrzeli je synowie nieba, aniołowie i zapragnęli ich. Jeden drugiemu powiedział: chodźmy, wybierzmy sobie żony z córek ludzkich i spłodźmy sobie dzieci. Szemichaza, który był ich dowódcą, powiedział do nich: obawiam się, że może nie zechcecie tego zrobić i że tylko ja sam poniosę karę za ten wielki grzech. Zatrzymajmy się zatem na chwilę. Księga Henocha podaje nam imię dowódcy aniołów, którzy postanowili wziąć za żony ludzkie kobiety. Jest nim istota o imieniu Szemichaza. Szemichaza obawia się, że jako jedyny poniesie karę za ten występek. W tle jako obrazy towarzyszą nam typowe, tradycyjne przedstawienia aniołów. Czytajmy zatem dalej. Wszyscy odpowiadając mu rzekli: przysięgnijmy wszyscy i zwiążmy się przekleństwami, że nie zmienimy tego planu, ale doprowadzimy zamiar do skutku. Następnie wszyscy razem przysięgli i związali się wzajemnie przekleństwami. Było ich wszystkich 200. Stąpili na Ardis, szczyt góry Hermon. Nazwali ją górą Hermon, albowiem na niej przysięgali i związali się wzajemnie przekleństwami. Dostajemy kolejne kluczowe informacje, o których nie wspomina Biblia. Aniołów było 200.
Zstąpili z nieba na górę Hermon, gdzie wspólnie zawiązali przysięgę. Dowódcą tych 200 aniołów był Szemi Haza. Następnie Księga Henocha wymienia imiona kilkunastu innych aniołów. Te są imiona ich przywódców. Szemi Haza ich dowódca. Urakiba, Ramiel, Kokabiel, Tamiel, Ramiel, Daniel, Ezekiel, Barakiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananiel, Zakiel, Samsiel, Satael, Turiel, Jomiel, Araziel. Są to dowódcy 200 aniołów i wszystkich innych z nimi. Wzięli sobie żony, każdy po jednej. Zaczęli do nich chodzić i przestawać z nimi. Zaszły one w ciążę i zrodziły wielkich gigantów. Ze związków aniołów oraz ludzi rodzą się giganci Nefilim. Aniołowie poszli jednak o krok dalej. Zaczęli wyjawiać ludziom praktyki zakazane przez Boga Jahwe. Księga Henocha wymienia po kolei czynności, jakich aniołowie nauczyli ludzi wbrew rozkazom Jahwe. Nie będziemy wymieniać wszystkich, jednak krótko zerknijmy na kilka z nich. Amezarek wyuczył zaklinaczy i nacinaczy korzeni. Asradel nauczył dróg księżyca. Azazel nauczył ludzi wyrabiać miecze, sztylety, tarcze i napierśniki. Pokazał im metale i sposób ich obróbki. Bransolety i ozdoby, sztukę malowania oczu i piększenia powiek. Bardzo cenne i wyszukane kamienie i wszelki rodzaj kolorowych barwników. Imię czwartego jest Penemue. Ten pokazał ludziom gorycz i słodycz oraz wyjawił im wszystkie tajemnice wiedzy. Nauczył ludzi sztuki pisania atramentem i wyrobu papieru. Jak zatem widzimy, aniołowie uczą ludzi przydatnych czynności. Astronomii, obróbki metali, pisma czy wykorzystania cennych kamieni. Księga Henocha wskazuje następnie, że giganci Nefilim obrócili się przeciwko ludziom, a na ziemi zapanowała niegodziwość. Na tę sytuację postanowiła zareagować inna frakcja aniołów. Zerknijmy ponownie do Księgi Henocha. Wówczas Michał, Gabriel, Suriel i Uriel spojrzeli z nieba i ujrzeli wielką ilość rozlanej krwi na ziemi i wszelką niegodziwość, jakiej dokonano na ziemi. Jak czytamy, cztery archaniołowie, Michał, Gabriel, Suriel oraz Uriel obserwują wszystko z nieba, po czym postanawiają poinformować o wszystkim ich dowódcę, czyli Boga Jahwe. Archaniołowie opowiadają zatem Jahwe, co ujrzeli na ziemi. Wspominają m.in. Zobacz więc, co uczynił Azazel, jak nauczył wszelkie niegodziwości na ziemi i odsłonił odwieczne tajemnice przechowywane w niebie. Szemi Haza nauczył zaklęć, ten, któremu dałeś władzę, aby panował nad tymi, którzy są z nim. Pospołu poszli do córek ludzkich i spali z tymi kobietami i stali się nieczyści i objawili im te grzechy. Kobiety zrodziły gigantów i przez to cała ziemia napełniła się krwią i niegodziwością. Jak zatem czytamy, Jahwe dał władzę Szemi Hazie, aby ten panował nad swoimi towarzyszami. Buntownik Szemi Haza, dowódca 200 aniołów, sprzeciwił się jednak rozkazom Jahwe i wraz z towarzyszami brał ludzkie kobiety za żony i uczył ludzkość przydatnych czynności. Sprawdźmy zatem, jak na całą sprawę zareagował Jahwe. Wówczas Najwyższy, Wielki i Święty odezwał się. Posłał Arsia Lajura do syna Lameka, mówiąc mu: powiedz mu w moim imieniu, ukryj się. Wyjaw mu nadchodzący koniec, albowiem cała ziemia zostanie zniszczona. Na całej ziemi nastanie potop i to, co na niej się znajduje, ulegnie zniszczeniu. A teraz nałóż go, jak ma uciec i jak jego potomstwo ma przeżyć na ziemi. Te słowa, które Jahwe wypowiada tutaj do jednego z aniołów, przypominają słowa, które wypowiada w biblijnej Księdze Rodzaju po tym, jak Biblia wspomina o synach Elohim biorących córki człowiecze za żonę. Tam w biblijnej Księdze Rodzaju czytamy następujące słowa. Kiedy zaś Jahwe widział, że wielka jest niegodziwość ludzi na ziemi i że usposobienie ich jest wciąż złe, żałował, że stworzył ludzi na ziemi i zasmucił się. Wreszcie Jahwe rzekł: zgładzę ludzi, których stworzyłem z powierzchni ziemi. Ludzi, bydło, zwierzęta pełzające i ptaki powietrzne, bo żal mi, że ich stworzyłem. Tylko Noego Jahwe darzył życzliwością. Jak wiemy, Noe to syn Lameka. Obie relacje się zatem zazębiają. Jahwe, słysząc o tym, co się dzieje na ziemi, postanawia zniszczyć ludzkość, a przeżyć ma tylko Noe, syn Lameka. Noe dostaje instrukcję o tym, aby zbudował łódź, a resztę w tej historii już znamy.
skupmy się jednak na relacji Szemicha z Ores Jahwe. Dalej w Księdze Henocha czytamy, jak Jahwe rozkazuje Rafałowi związać Azazela i wrzucić go do ciemności, gdzie będzie czekał do dnia sądu ostatecznego. Z kolei Archanioł Gabriel dostał za zadanie zgładzenie synów aniołów, aby się wzajemnie wygubili w bitwach. A do Michała Jahwe powiedział: idź, powiadom Szemichazę i innych, którzy są z nim, którzy połączyli się z kobietami i ulegli z nimi zepsuciu z wszelką ich nieczystością. Kiedy wszyscy ich synowie wzajemnie się pozabijają i kiedy ujrzą zniszczenie swych umiłowanych, zwiąż ich na 70 pokoleń pod wzgórzami ziemi aż do dni sądu i ich spełnienia, aż dopełni się sąd przeznaczony na całą wieczność. A w owych dniach zaprowadzą ich do otchłani ognia na męki i zostaną zamknięci w więzieniu na całą wieczność. Wówczas Szemichaza zostanie spalony i unicestwiony wraz z nimi. Jak zatem widzimy, Jahwe nie przebierał w środkach i rozkazał swoim pomocnikom natychmiastowy atak na Szemichazę, Azazela oraz synów aniołów. Aniołowie za sprzeciwienie się rozkazom Jahwe zostaną surowo ukarani oraz zniewoleni. Patriarcha Henoch został wysłany do aniołów, aby przekazać im wyrok Jahwe. Przerażeni aniołowie obserwatorzy poprosili Henocha, aby zabrał ich pisemną prośbę do nieba do Jahwe, prośbę, w której błagają o przebaczenie. Henoch odparł jednak, że Jahwe im nie przebaczy. Tak też kończy się niebiański konflikt. Aniołowie Jahwe pokonują buntowników pod przywództwem Szemichazy. Jahwe postanawia zesłać na ziemię potop, a jedyni, którzy mają go przetrwać, są Noe oraz jego rodzina. Księga Henocha niestety nie wymienia już więcej informacji na temat Szemichazy. Niewątpliwie warto byłoby jednak poznać trochę więcej informacji na temat tej enigmatycznej postaci. Szczątkowe informacje, jakie udało mi się ustalić, poznajemy jednak w innych apokryficznych tekstach. Przykładowo, apokryficzna Księga Gigantów skompilowana w II wieku przed naszą erą opisuje, że Szemichaza spłodził dwóch synów Nefilim o imionach Ochiach i Chaja. Z kolei apokryficzna Księga Jubileuszów wyraźnie zaznacza, że aniołowie pod przywództwem Szemichazy zstąpili na ziemię w czasach patriarchy Jereda, ojca Henocha. W legendach żydowskich odnajdujemy fragment mówiący o tym, jak dziewica Isztachar kusiła Szemichazę swoim urokiem, aby ten wyjawił jej imię Boga. Sam Szemichaza miał należeć do rangi serafinów, a przed buntem miał być jednym z najważniejszych aniołów w służbie Jahwe. Podsumujmy zatem wszystkie zebrane informacje z biblijnej Księgi Rodzaju, z Księgi Henocha, z Księgi Jubileuszów oraz Księgi Gigantów w chronologicznej kolejności. 1. Jahwe tworzy ludzkość. 2. Jahwe desygnuje grupę aniołów obserwatorów czuwających synów Elohim, aby ci obserwowali ludzi. 3. Jahwe zabrania owym aniołom bliskich kontaktów z ludźmi oraz płodzenia z nimi dzieci. 4. Jahwe nie chce, aby ludzie nadmiernie się rozwinęli. 5. 200 aniołów pod przywództwem Szemichazy zstępuje na ziemię w czasach Jereda. 6. Aniołowie nauczają ludzi przydatnych czynności. 7. Aniołowie płodzą z ludzkimi kobietami Nefilim. 8. Na ziemi panuje niegodziwość. 9. Jahwe postanawia zniszczyć ludzkość w potopie, a przetrwać ma tylko Noe wraz z rodziną. 10. Jahwe postanawia ukarać buntowników. 11. Zbuntowani aniołowie zostają pokonani w błyskawicznej wojnie przez oddziały Jahwe. W tym momencie musimy się zastanowić nad tym, kim tak naprawdę był ów Szemichaza. Musiała to być jakaś bardzo ważna postać, anioł w służbie Jahwe, który postanowił zbuntować się przeciwko jego rozkazom. Działania Szemichazy przyniosły ogromne konsekwencje, z których najważniejszą było wybicie ludzkości przedpotopowej. Niestety nie istnieją już żadne inne informacje na temat Szemichazy. Prawdopodobnie wielu z was zastanawia się, czy ów Szemichaza to nie kto inny jak sam słynny szatan. Ostatecznie to właśnie szatan miał być przeciwnikiem Boga Jahwe. Szatan to po hebrajsku Satan.
A w apokryficznych księgach buntownik, który wystąpił przeciwko Jahwe, nosi jednak inne imię Szemichaza. Interesujące informacje przynoszą nam jednak druga oraz trzecia księga Henocha, które zostały spisane kilkaset lat po pierwszej księdze Henocha. Druga księga Henocha opisuje, jak Henoch został żywcem zabrany z ziemi do nieba, gdzie jest kolejno oprowadzany przez aniołów. W 18 rozdziale drugiej księgi Henocha czytamy następujący fragment. A ci mężowie wzięli mnie na swoje skrzydło i umieścili mnie na piątym niebie, a widziałem tam niezliczone armie zwane obserwatorami. Ich wygląd był podobny do wyglądu istoty ludzkiej, a ich rozmiar był większy niż dużych gigantów. Ich twarze były przygnębione, a cisza ich ust była wieczna. Następnie zdziwiony Henoch pyta aniołów, dlaczego obserwatorzy są tacy smutni oraz przygnębieni. A ci mężowie odpowiedzieli mi: to są obserwatorzy, którzy odwrócili się od Pana wraz z ich księciem Satanailem. Ten fragment wskazuje, że księciem obserwatorów była istota imieniem Satanail. To imię jest bardzo podobne do Satan. Andrzej Orłow, profesor judaizmu oraz chrześcijaństwa na Uniwersytecie Marquette, wskazuje, że w jednej wersji liczba obserwatorów została określona jako 200 miriadów. Następnie tekst opisuje, jak obserwatorzy zeszli na ziemię i brali za żony ludzkie kobiety, płodząc z nimi dzieci. W dalszych fragmentach księgi Henoch zostaje zabrany przez aniołów do ostatniego nieba, gdzie staje przed obliczem samego Jahwe. Jahwe opowiada Henochowi wiele interesujących kwestii. Opisuje także grupę zbuntowanych aniołów. Zerknijmy na wzmiankę w 29 rozdziale drugiej księgi Henocha, cytuję. Jeden z rzędu archaniołów odłączył się wraz z dywizją, która była pod jego władzą. Wymyślił niemożliwy pomysł, aby postawić swój tron wyżej niż chmury, które są nad ziemią, i aby on stał się równy mojej mocy. Wyrzuciłem go z wysokości wraz z jego aniołami i latał on w powietrzu w koło bez ustanku ponad otchłanią. Księga nie wymienia imienia archanioła, który postawił się Jahwe. Natomiast w jednym manuskrypcie dodano tam nagłówek zatytułowany Satanail zostaje wyrzucony z wysokości wraz ze swoimi aniołami. Pastor Robert Brandon oraz biblista James Hastings sugerują, że ten fragment również może oznaczać, że obserwatorami byli aniołowie pod dowództwem Satanaila. Warto jednak pamiętać, że druga księga Henocha została skompilowana kilkaset lat po pierwszej księdze Henocha, a zatem nie można wykluczyć, że autorzy apokryfu powiązali postać lidera obserwatorów z Satanailem, czyli szatanem. Literatura żydowska tradycyjnie utożsamia Satanaila, znanego też jako Samael, właśnie z szatanem. Te powiązania również powstały kilkaset lat po napisaniu pierwszej księgi Henocha. Podsumowując, najwcześniejsze źródło, czyli pierwsza księga Henocha, wyraźnie zaznacza, że liderem buntowników był Szemichaza. Późniejsza, druga księga Henocha zaznacza z kolei, że liderem buntowników był Satanail. Ta sprzeczność może oznaczać dwie rzeczy. Albo Szemichaza to faktycznie Satanail, albo też po setkach lat Żydzi utożsamili lidera buntowników jako Satanaila, czyli szatana. Co ciekawe, wojna w niebie miała także drugi wydźwięk. Otóż zarówno apokryficzny tekst życia Adama i Ewy, Koran oraz Hagada Pirke de Rabbi Eliezer wspominają o zarzewiu konfliktu pomiędzy Bogiem a szatanem. Najwcześniejszy jest tekst życia Adama i Ewy pochodzący najprawdopodobniej z pierwszego wieku naszej ery. Ten tekst opowiada upadek szatana. Po tym jak Jahwe ulepił Adama z gliny, w niebie dochodzi do boskiego zgromadzenia. Istota, którą Jahwe stworzył na swoje podobieństwo, zostaje zaprezentowana anielskim oddziałom. Jahwe rozkazał aniołom, aby pokłonili się przed stworzoną przez niego istotą. Pierwszym aniołem, który się pokłonił, był archanioł Michał. W tekście Życie Adama i Ewy całą tę historię opowiada sam szatan w dialogu z Adamem. Jak czytamy? Michał skłonił się pierwszy. Powiedział do mnie: ty też pokłoń się przed Adamem. Odpowiedziałem:
Odejdź, Michale, nie pokłonię się temu, który jest późniejszy ode mnie, bo ja jestem dawny. Dlaczego mam mu się kłaniać? Słyszeli to także inni aniołowie, którzy byli ze mną, a moje słowa im się spodobały i nie oddali ci pokłonu, Adamie. Wtedy Bóg rozgniewał się na mnie i nakazał wyrzucić nas z naszego mieszkania i wyrzucić mnie oraz moich aniołów, którzy byli ze mną w porozumieniu na ziemię. Taką samą historię opisuje później Koran, gdzie Ibris nie ma zamiaru pokłonić się przed Adamem. Koraniczny fragment najprawdopodobniej był inspirowany właśnie tym apokryficznym tekstem. Szatan oraz aniołowie, którzy go popierali, nie mieli żadnych szans w błyskawicznej wojnie z oddziałami Jahwe. Jak zatem widzimy, wojna w niebie miała podwójny wydźwięk. Najwcześniejsze źródło, Księga Henocha, zaznacza, że grupa 200 zbuntowanych aniołów pod przywództwem Szemichazy sprzeciwiła się rozkazom Jahwe i płodziła z ludzkimi kobietami potomstwo oraz nauczała ludzkość przydatnych czynności. Skompilowana kilkaset lat później druga Księga Henocha wspomina jednak, że liderem obserwatorów był Satanael utożsamiany z szatanem. Nie wiadomo, czy jest to ta sama postać, czy też dopiero po latach Żydzi połączyli szatana z Szemichazą. Z kolei tekst Życie Adama i Ewy wspomina o jeszcze wcześniejszej wojnie w niebie, kiedy to szatan oraz grupa aniołów pod jego dowództwem odmawiają oddać pokłon przed Adamem. Rozgniewany tym faktem Jahwe rozkazał wyrzucić szatana oraz jego aniołów z nieba na ziemię. W dzisiejszym odcinku ustaliliśmy zatem kilka bardzo istotnych kwestii. Biblia wspomina o tym, jak aniołowie obserwatorzy brali ludzkie córki za żony i płodzili z nimi potomstwo. Synowie Elohim to właśnie aniołowie obserwatorzy, czuwający Grigori upadli aniołowie. Z kolei Nefilim to potomstwo zrodzone ze związków upadłych aniołów oraz ludzkich kobiet. Jahwe zesłał potop na ziemię w konsekwencji właśnie tych działań. Przywódcą obserwatorów był Szemichaza, choć w późniejszej wersji był nim Satanael. Jako że niemożliwym jest poznanie więcej informacji na temat Szemichazy, być może warto będzie skupić się na samej postaci szatana. Jak wiemy z Biblii, długo po wydarzeniach z pierwszej wojny w niebie, Jahwe oraz szatan często wchodzili ze sobą w interakcje, spotykali się, a nawet wspólnie planowali działania. Warto będzie zatem przeanalizować całą postać szatana, od Biblii po apokryfy, od charakterystyki po relacje z Jahwe. Niebawem pojawi się zatem odcinek na temat postaci szatana. Kwestia interpretacji wszystkich przytoczonych tekstów oraz tożsamości tych boskich istot jak zwykle należy do widzów. Niewątpliwie warto się zastanowić, czy dla ludzkości bardziej przychylny był Jahwe, czy też aniołowie obserwatorzy. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o wojnie w niebie oraz o Szemichazie. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.